O, palaj się. Siemanko, odpalamy maszynę i jedziemy na załadunek. Dzisiaj ładujemy jakieś krzaki, w sensie warzywa z jakiegoś gospodarstwa na 4 stopnie. Akurat tam się maszyna schłodzi, jak dojedziemy na gospodarstwo, będzie schłodzone. Załadujemy i z tym będziemy jechać do Lednicy, także zaczynamy traskę. I może coś się jeszcze wydarzy po rozładunku. Zobaczymy. I wjeżdżamy na posesję na załaduneczek. Już tu byłem kiedyś. Dobra, słuchajcie, towar jest niegotowy. Towar jest niegotowy, znaczy niegotowy. No nie przyjechał jeszcze pan, więc muszę czekać godzinę, półtorej, więc czekamy. Towar załadowany. Towar załadowany, pan poszedł po dokumenty, ja jeszcze CMR-eczkę swoją wypiszę i jedziemy do Legnicy, ze Strzębowa, niedaleko Legionowa, do Legnicy, z jarmuszem. Co to jest jarmusz? Nie wiem, ale pan powiedział, że to kupują ludzie, którzy chcą dłużej żyć. Mamy 428 km i będziemy gdzieś na 19, znając mnie. Temperaturka sobie dociągnie do 4 stopni. I co? Słuchajcie, po rozładunku w Icebergu wieczorem jadę od razu na bazę, bo tego busa dzisiaj oddajemy i dostaję maszynę, która nie jest na sprzedaż, bo ten bus idzie na sprzedaż. Także zostańcie ze mną, zobaczymy, co będzie się działo. Godzinka 19, jestem w Legnicy, w Icebergu, czekam na rozładunek. Nie wiem, jeszcze jest 19, o 22 mam tutaj załadunek, a jeszcze muszę busa zmienić na drugiego, także słabo to widzę. W ogóle jarmusz, który przywiozłem, miał być na jutro. Świetnie. Torby popakowane, dokumenty przyszykowane, wszystko czeka na... Czeka wszystko na oddanie sztrucla.
No nie taki sztrucel, no. Dobrze się nim jeździło. Naprawdę. Na szafie 687-222. Wszystko działało. Kurnik działał. No nic, czekamy. Jest już poraneczek, jestem po rozładunku, moi drodzy. Byłem w tym żółtym sklepie, zrobiłem sobie na śniadanko paróweczki. Paróweczki dzisiaj na śniadanko. No, obejrzałem sobie autko, które odebrałem. Pokażę wam to autko i opowiem wam o nim. Jakie są plusy i minusy względem poprzedniego auta, które miałem. No. Na pewno tak. Klima lepiej działa tutaj. U mnie już tak słabo działała w poprzednim autku. Tutaj na razie mam, już wiadomo, śmietnik pełny worków, zapomniałem kupić. Klapeczki do kąpania. A propos kąpania. Zrobię taką uryweczkę. Zobaczcie, jak to mniej więcej kąpanie wygląda na busiku. Zapraszam na film. Gorący film. Gorący film. Parking tir. O nie. Słuchajcie, jestem pod firmą. Pod firmą Neuka. Neuka w Błoniach. Często tutaj jestem. Często tutaj jestem. To dobrze, bo tu jest prysznic. Tak, Misza się w Neuce często kąpie. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. W sensie, że żel. Nie, trzeba to wyciąć. O, świeża koszulka. Wszystkie koszulki mam takie same, więc... Zawsze zakładam te same koszulki. Klapeczki, w klapeczkach pójdę. To. A. Majteczki. Majteczki mam zawsze inne. Majteczki nie mogą się pomylić. No, jeszcze ręczniczek mam na górze. W kurniczku. I zaraz wam pokażę, jak wygląda w Neuce prysznic. Idę po ręczniczek i lecimy. Busik w bezpiecznym miejscu sobie stoi, na filmie. O. A Misza idzie na darmowy prysznic. Przeważnie jestem tutaj raz w tygodniu. A jak nie mogę się wykąpać tutaj, to czasem się gdzieś kąpię. Na mieście, na autostradzie. Albo wcale przez 3 tygodnie, jak mi się nie chce. Ale tu jestem przeważnie raz albo 2 razy w tygodniu. Przeważnie w piątki też jestem zawsze. Dzisiaj jest czwartek. Staram się zawsze wybierać takie darmowe prysznice. No bo po co to płacić, jak na Europie? Zobaczcie. O. Nie ma nic lepszego, jak taki znaczek. Wchodzimy. To oczywiście odbieramy po drodze pocztę. O. Tutaj można się zamykać, ale nie polecam się zamykać, bo jak ktoś chce skorzystać z prysznica, no to nie będzie mógł, tak? Dobra, prysznic wygląda tak. Niezbyt ciekawie, ale jest deszczownica za darmożkę. O, powiem wam, moi drodzy, kochani, że nie było ciepłej wody i ja taki rozgrzany. Masakra! Masakra! Nie było ciepłej wody. Wszystko umyłem oprócz pleców. Pleców nie dałem rady, byłem tak rozgrzany, a brzuszek musiałem umyć, bo miałem dzisiaj na brzuszek, więc musiałem umyć brzuszek. Kuźwa, ale zimno. Golimy brodę? Nie. No, idziemy po dzielnego rumaka, który na mnie czekał. Też jest jeszcze czyściutki. Jakby zrobić filmik, który się rozniesie w dziesiątkach tysięcy. Jeśli o mnie chodzi, to dziękuję za uwagę. No, mam nadzieję, że się podobało, także wracamy teraz do
opisu nowego busika. Tu mamy CB radio. A moim zdaniem wygodniejsze. Tam to było takie... No, lubię to. To jest stary Uniden. Przynajmniej taki wzór. Radyjko lubię. Z tej strony nic się nie zmieniło. Tutaj się nic nie zmieniło. Mam ten samego kariera. Czyli wciskam tutaj, przytrzymuję ten guzik i się, że tak powiem, od tej pory zaczyna liczyć czas na paragonie, tak? Radyjko jest to samo, co było. Tu jakieś te przygody. Tu jeszcze wszędzie mam bałagan, bo mówię, dopiero się jeszcze nie rozłożyłem dobrze. Kierownica moim zdaniem jest w lepszym stanie niż ta, co miałem. Śmierdzi tak samo. Starym chłopem niemytym. Jestem na temperaturze 4 stopnie, bo mam towar jeszcze, Transix tutaj jest. Najważniejsza rzecz, która dla mnie się zmieniła na plus, to to, że fotel pneumatyczny działa, bo mój poprzedni nie działał. To jest na plus. Przełożyłem sobie akumulator, bo ten, co tutaj był, to była padaka. Ja miałem świeży akumulator, więc założyłem sobie go jeszcze w nocy wczoraj. Pytaliście o te zameczki takie, jak to działa. Normalnie idziesz spać na noc w szemranej dzielnicy, na przykład Brzeźno, i sobie o, zamykasz, cin-pin, i nie ma otwarcia. I nie ma otwarcia. No teraz już nie otworzę. Trzeba domknąć, o, i otworzyć. Tutaj konstruktorzy firmy, w której pracuję, podjęli decyzję, że w ten sposób będą mocowane uchwyty. To jest taki uchwyt montażowy pod te zameczki. Tutaj strasznie wieje w zimę. No i co więcej, no. Co więcej, busik jest w stanie ok. Powiedzmy, że na to można przymknąć oko, na tą owiewkę. Ogólnie dobrze jeździ. Lepiej niż ten mój, co miałem poprzednio. Lepiej przyspiesza, jest mniej zamulony. I tyle. I tyle z różnic, no. To są auta już poleasingowe. Dlatego właściciel postanowił sprzedawać te auta sobie tam, dlatego musiałem oddać swoje stare auto, bo było już na odstrzał pierwsze. Nowe auta idą na międzynarodówkę, a stare auta z międzynarodówki, co schodzą, idą tutaj na krajówkę, które jeszcze się nadają i sobie śmigają. Ogólnie jestem zadowolony, autko naprawdę fajnie jeździ. Klima dobrze chłodzi, no bo mówię, w tym moim to już tak... Nie wiem jeszcze, zawieszenie dobrze pracuje, auto jedzie prosto, dobrze przyspiesza, moim zdaniem trochę lepiej niż tamto, ale to może być tylko takie moje wrażenie, że jak po wymianie oleju, że niby silnik lepszy, ale to nie wiem, no. I co, no i tyle, no. No i tyle, zobaczymy, będziemy pracować dalej. Jeszcze mam jeden rozładuneczek dzisiaj o 13, więc powoli się zbieram. Muszę worki na śmieci kupić. Bo już pół dnia, a mi się miska śmieci napatoliła. No. Także co, no. Dzięki za oglądanie w sumie to. I do zobaczenia w następnym odcineczku. Hej.